Halo, halo, dobry wieczór, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, no cóż ja mogę powiedzieć po takich wynikach? Tsunami wymiata. Naprawdę tsunami wymiata, tylko gapa na tym nie zarabia. Słuchajcie, no jaram się jak małe dziecko. Manchester, jak widzicie, Gibraltar. Rano chłopaki pisali na Signalu, że można było wyrwać kurs 6. Rewelacja, rewelacja. Mi udało się zagrać, tak jak widzicie, w Fortunie po 3,70. Jeszcze nie rozliczyli, mecz już się skończył z 10-15 minut temu. Jeszcze nie rozliczyli, jeszcze boli, żeby rozliczyć. Jak są przegrane, to się szybko robi na czerwono. Jak się gra za małe stawki, szybciutko się robi zielone. Ale jak się zagra za troszkę więcej, to tak widzę, boli. Boli państwa z Fortuny, żeby rozliczyć. Słuchajcie, rewelacja, to jest mało powiedziane. Mam nadzieję, że zagraliście, że wygraliście. Zobaczcie, to jest 15, 12, dzisiejszy mecz, dzisiejsze mecze z Tsunami. No po prostu demolka. Po prostu demolka. Jeśli ktoś mnie słucha, jeśli ktoś jest w akademii, to ten ktoś zarabia naprawdę bardzo, bardzo fajne pieniądze. Półtora gola dzisiaj znowu na komplecie. Ktoś powie, a tam małe kursy, małe kursy. To zlicz sobie. Ten kursik razy ten kursik razy ten kursik razy ten kursik. Odprowadź podatek, zagraj za konkretną stawkę i pokaż mi, gdzie można na przykład nie robiąc prawie nic zarobić 500 zł dziennie. Ja takich miejsc nie znam. Wchodzi to rewelacyjnie. Słuchajcie, jedna smutna informacja. Zastanawiam się bardzo, naprawdę się zastanawiam, to nie jest żart, żaden prima aprilisowy. Do Tsunami, jak wiecie, dołączyło bardzo dużo osób, ale powiem wam szczerze, że jest jakaś grupa ludzi, której nie ma w akademii, i ta grupa niestety psuje wam cały ten obraz. Oni testują, oni sprawdzają, oni robią jakieś analizy, jakieś, no kompletnie, kompletnie nie tędy to wszystko powinno iść. To nie jest tak, że wyszukiwarka Tsunami, wchodzisz sobie rano, widzisz mecze. I ty te mecze grasz. Ty nie analizujesz, czy El Bayadh wygra z USM Alger. Ty tego kompletnie nie analizujesz. Analizuje to za ciebie algorytm. On wypluwa te mecze nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo wypluł Gibraltar po kursie, jak pisaliście, 6. Tu jest uwzględniony w statystykach 4,20. Jak wiecie, ten mecz był zdejmowany, kursy wariowały. Finalnie 1,62 na Lynx, no katastrofa. Katastrofa, no ale tak właśnie zarabia dziad na naiwnych ludziach. Słuchajcie, mocno się zastanawiam i myślę, że chyba tak zrobimy od nowego roku, że ci, co skorzystali z Tsunami i już je mają i do końca roku je wykupią, będą i na Signalu i będą mieli możliwość posiadania po prostu tej wyszukiwarki. Ale od nowego roku zrobimy tak, bo mi zależy na tym, żebyście wygrywali kasę. Wiecie, nie na tym, żebyście pisali od rana do wieczora, a co myślisz o meczu Manchester 62, a zagrać, nie zagrać. I jest jakiś promil właśnie takich ludzi, którzy wykupili Tsunami, a nie ma ich w akademii i oni nie rozumieją pewnych rzeczy. Oni nie wiedzą, że underdog, to jest na przykład takie granie underdogów singlami, daje mnóstwo wygranych pieniędzy w dystansie, ale oni tego nie rozumieją, bo oni myślą na przykład, że granie underdogów, jak trafi taki kurs 6, 4 czy coś, raz na 2-3 spotkania, to że to jest słabo. I powiem wam szczerze, mi się już nie chce jakby edukować tych ludzi, których nie ma w akademii i mówić im, że to trzeba stawkować, że to trzeba grać singlami. Mi się już po prostu tego nie chce robić, powiem wam szczerze. I dlatego tak sobie pomyślałem, niech to Tsunami to będzie taka nagroda dla tych ludzi, którzy są w akademii. Czyli prawdopodobnie, naprawdę prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem zrobię od nowego roku tak, że wyszukiwarkę Tsunami będą mogli nabyć tylko i wyłącznie ludzie, którzy już są w akademii, mają opcję wykupioną One Pass Premium. Mają całą tą wiedzę już jakby, jak to się mówi, obcykaną i oni po prostu wiedzą o co kaman, tak? I oni wygrywają. Ja wam po nowym roku wrzucę te kupony, już tam pracuję z programistą nad tym, żeby
mieć jakiś taki program, gdzie załóżmy wrzucę 200 kuponów i pokażę wam, jakie pieniądze ludzie wygrywają. I jak czytam nieraz sobie te tak zwane wypociny na tym sygnału, że ktoś od rana analizuje, czy to weszło, czy to... I teraz tam widziałem, ktoś się produkuje, że Chorwacja nie weszła. No przecież zastanawiacie się, dlaczego jest Chorwacja? Chorwacja jest wyświetlana dlatego, że jest grupa ludzi, ja ich tak w cudzysłowie nazywam zawodowców, którzy i na tej Chorwacji wygrywają. Ale masz instrukcję, w której masz czarno na białym napisane, co masz grać. I jeśli zagrałeś tą Chorwację i ty teraz na te, ile tych meczów jest? 12 meczów, w tym jeden underdog po mega gigantycznie fajnym kursie wchodzi. Rozbiliśmy, to jest kolejny dzień, gdzie w cudzysłowie oczywiście rozbiliśmy banku dziada. A ty przeżywasz na sygnalu, że ci Chorwacja nie weszła. To, no nie, mi czasami, powiem wam szczerze, się nie chce, naprawdę. I teraz wiecie, że dużo ludzi nowych dochodzi, dlatego tak jak mi pisaliście na początku, ja chyba muszę to zrobić. Muszę was mega uszanować za to, że macie One Pass Premium, że macie te wszystkie informacje, że macie te kilkadziesiąt nagrań, że macie tego naprawdę tak dużo i że zaufaliście mi, pochyliliście się, zdobyliście tą wiedzę i dla was to tsunami to jest taka wisienka na torcie. A właśnie osoby, które są spoza akademii, oni tego nie jarzą. On jutro taki człowiek pójdzie, zagra 50 spotkań na kuponie, tak zwaną taśmę, nie wejdą mu dwa spotkania i on się będzie bardziej cieszył niż z dzisiejszego wyniku tsunami, gdzie mógł zarobić mnóstwo pieniędzy. Ale właśnie on nie umie zarobić, bo on nie jest w stanie jakby tak, nie wiem, ja odnoszę takie wrażenie czasami, nie tam, że broń Boże tych ludzi jakoś tam dyskredytował czy coś, ale wydaje mi się, że żeby wygrywać u bookmachera, dajcie mi znać, czy myślicie podobnie, no trzeba mieć jakiekolwiek podstawy, to nie da się tak wejść po prostu z podwórka i nie wiem, grasz tydzień czy dwa i po prostu, no nie wiem, tak mi się coraz częściej wydaje. I tak myślę, że zdrowie będzie dla nas wszystkich, jeśli faktycznie na tym sygnalu będą ludzie, którzy po prostu są w akademii, oni czają bazę, wiedzą o co chodzi, rozumieją to stawkowanie, wiedzą, że taki wynik, który ja wam teraz pokazuję, to przecież to jest kosmos kosmosów. No spróbuj, jutro jest sobota, spróbuj jutro wybrać 12 spotkań, weź sobie, wybierz takie kursy podobne i zobacz, jaki będziesz miał wynik w trafialności. No ja mogę ci powiedzieć, jaki będziesz miał wynik. Jak trafisz połowę zakładów, to jest super. Ale myślę, że możesz nie trafić nawet połowy. I o to mi właśnie chodzi, że zamiast się cieszyć, zamiast faktycznie jakoś się tak, żebyście wy tak sobie nieraz myślę, wzajemnie się wspierali, to wy czasami ten promil, który jest właśnie na sygnalu, psuje to czasami. I to mi się tak robi smutno, że ludzi w Polsce to jakoś faktycznie tak nic nie cieszy, jakoś tak... No to jest tak jak z tym słynnym przysłowiem, no jeden widzi szklankę do połowy pełną, drugi cały czas będzie widział ją do połowy pustą i coś w tym kurczę jest, że coś w tym jest, także muszę to przemyśleć, słuchajcie, pytacie dlaczego nie grałem combo teraz przez te dni, no bo nie było co grać według mnie, nie było, to nie jest tak, że ja gram po prostu, że tak jak ktoś tam też napisał, spoza akademii oczywiście gość, że Robert powiedział, że będzie grał codziennie kombo. No absolutnie, kompletna bzdura. Jeśli nie ma co grać, ja nie ryzykuję nawet 2 zł, bo to dla mnie jest po prostu szkoda kasy. Więc jeśli uważałem, że nie ma co grać, to po prostu nie ma co grać i nie podałem. Zagrałem ten jeden dzień, dzień się zakończył zyskiem. Prawdopodobnie, jutro jest sobota, będzie więcej meczy, więc być może jutro uda się sklecić taki kuponik i na pewno go wam na sygnalu wtedy podam. Także dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie. Tsunami tylko dla członków Akademii Gry, tak jak mi pisaliście na początku. Dajcie znać, będę wdzięczny za wasze głosy, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę strasznie duża jakaś taka różnica, jeśli chodzi o świadomość tej całej gry. Przychodzi ktoś kompletnie z zewnątrz, on zupełnie nie wie, o co chodzi. Często, gęsto ktoś mi pisze: Panie Robercie, a ten na przykład El Bayad, to jaka to jest liga? Ja tak sobie myślę, kurczę, to jest nieprawdopodobne, że człowiek nie jest w stanie ogarnąć, że wystarczy w Google to wrzucić i no i wiecie, o co chodzi. Dlatego tak sobie głośno myślę, dajcie znać, co o tym myślicie. Czy zrobimy tak, że tsunami będzie tylko i wyłącznie dla członków Akademii i wtedy faktycznie
macie już tą jakąś wiedzę i tych wygranych będzie po prostu dużo, dużo, dużo więcej, bo mam wrażenie, że część z was nadal gra po 10-20 zł i to nie ma najmniejszego sensu, serio. Słuchajcie, wyszukiwarka, najnowsza informacja, wyszukiwarka na półgola, ta, którą mieliście dostać również za darmo, ci, którzy mieli dostać, to wiedzą, o kogo chodzi. Prawdopodobnie jeszcze przed gwiazdką będzie już skończona, więc dostaniecie ją prawdopodobnie jeszcze przed gwiazdką. Co do szkolenia e-commerce darmowego, tak jak wam powiedziałem, do dzisiaj zbieram te zgłoszenia, jutro od rana siedzę i nadaję dostępy i tyle. Tylko mam serdeczną prośbę, nie piszcie po 6, po 8 razy tego samego maila, bo robicie mi dodatkową robotę i po prostu ktoś inny musi dłużej czekać, bo ja widzę 8 raz ten sam wpis, 8 raz sprawdzam, czy ktoś jest w akademii i tak dalej, i tak dalej. Także powiem wam tak, dla mnie to tsunami, to jest po prostu kosmos kosmosów. Aha, jeszcze jedną rzecz mogę wam powiedzieć. W tajemnicy nikomu nie mówcie. Pamiętacie, ja wam kiedyś w jakimś filmie opowiadałem, że jestem absolutnie zafascynowany takimi, no jakby to nazwać, typerami, graczami bardziej niż typerami. Typer to jest taki, wiecie, siedzi gościu i się zastanawia, czy dzisiaj wygra Wisła Płock, czy Zagłębie Sosnowiec i analizuje, tutaj gra ten, tu nie gra ten, ten jest ten w tabeli, taki na tym miejscu, ten w takim, ty Wisła Płock u siebie gra tak, Zagłębie Sosnowiec gra słabo na wyjazdach, ble, 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 no takie wiecie, 20 lat temu to przerabialiśmy, tak się wygrywać niestety nie da. I jestem absolutnym fanem tych starszych panów, takich 60+, którzy grają w Stanach Zjednoczonych, na tej zasadzie, że i to się dla większości z was wyda bardzo, bardzo, bardzo dziwne, że oni grają na takiej zasadzie, na przykład, ja to wymyślam teraz z głowy, że jeśli na przykład w NBA Utah Jazz przegrywa z Waszyngtonem, a następny mecz gra z San Antonio, to za każdym razem nie wiedzieć czemu z tym San Antonio, choć nie są często gęsto faworytami, wygrywają. I powiem wam, że jestem w totalnym szoku i już mogę ogłosić, nie wiem kiedy to będzie zrobione, bo to jest bardzo dużo roboty, ale ustaliliśmy z programistami, że będziemy chcieli to zrobić i jako pierwsi w Polsce będziemy mieli, absolutnie pierwsi w Polsce, nikt kompletnie tego nie robił wcześniej, będziemy mieli taką wyszukiwarkę za jakiś czas, ale tak jak mówię, to jest bardzo dużo roboty, to jest zebranie gigantycznej ilości danych, więc na razie wam tak w tajemnicy mówię, że tak, będziemy mieli taką wyszukiwarkę, gdzie nie będziesz się zastanawiał, czy Irony Tiberias wygra z Hapoelem Ramat Ganem, tylko będziesz doskonale wiedział, że jeśli Irony Tiberias w poprzedni mecz na przykład z jakąś tam drużyną przegrał, to kolejny mecz wygrywa. No i to ciężko mi jest to powiedzieć, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Kiedyś wam podawałem bodajże NBA właśnie i mówiłem wam, że Utah wygra z San Antonio, choć nie byli w ogóle faworytem, absolutnie żadnym. Tam kurs był kosmiczny na nich, tam z 2 chyba 60 czy 80, nie pamiętam teraz jaki. Łatwo, lekko i przyjemnie wygrali. Także jestem absolutnie fanem takiej gry. To mnie naprawdę fascynuje. Takie właśnie coś, coś ponad, coś czego w Polsce absolutnie nie ma, dlatego cóż, ja i tak myślę, że Akademia Gry bije na głowę wszystkie serwisy w Polsce, jesteśmy, uważam, od 3 lat numerem 1, mamy absolutnie najwięcej osób, które są w Akademii, tak sobie głośno myślę i tak się po części chwalę, ale chwalę się też wami, bo naprawdę wnosicie bardzo, bardzo dużo do tej Akademii, dajecie mi masę pomysłów, rozwijamy to, już z nowym rokiem wchodzimy na te dawno zapowiadane rynki angielskie, hiszpańskie i jakieś tam inne, dziwne i zobaczycie, co się będzie działo. Słuchajcie, no to z tych informacji aktualności to tyle, cieszę się strasznie, na maksa się cieszę jak małe dziecko, że takie zielone, goni zielone i zielonym pogania i mega mnie to jara i naprawdę stworzyliśmy to tsunami, mega fantastyczna sprawa i tyle, słuchajcie, także życzę wam wysokich wygranych, nie narzekania absolutnie na to, że jakiś tam jeden mecz nie wszedł,
To jest sport, to tak jak wam ostatnio mówiłem, w tym meczu, i w tym meczu, i w tym meczu, i w tym, 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 mogły być dzisiaj takie wyniki. Mogła wygrać jedynka, mógł być remis, mogła wygrać dwójka. Jeśli to załapiecie, taką banalnie prostą rzecz, to będziecie wiedzieli, że 11 meczy trafionych z 12 to jest wynik mega, giga, kosmiczny. I takich wyników sobie życzę. Oczywiście super by było, żeby tu był komplet, ale myślę, że jeszcze nie jeden komplet przed nami, także dzięki serdeczne za zaufanie. Wszystkiego dobrego, strzała i koko jumbo i do przodu, jak to się mówi. Strzałka, hej!